kontaktowy, przyjazny, zaangażowany w niesienie pomocy. Taki jest ten ósmoklasista. Nie tylko zaangażowany w akcje szkolne, ale również parafialny. Nawet w wakacje nie próżnował, gdyż pomagał w przygotowaniu wakacyjnych czwartków. Jego pasją są konie. Pomaga w pensjonacie, szczególnie tym przebywającym z tak zwanych interwencji. Fundacja Gaszo nominowała Agnieszkę Nowak. Niestety Agnieszka nie może być z nami, ale chcemy też co nieco o niej powiedzieć. Agnieszka współpracuje z nami od początku 2019 roku. Efektywnie łączy swoją naukę w zespole szkół w Knurowie oraz działalność wolontariną. Agnieszka w bieżącym roku współtworzyła stoisko fundacji podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych, pomagając i przeprowadzając różne animacje dla dzieci. Przed samym festiwalem również jej pomoc okazała się nieoceniona. Przygotowywała wraz z nami pakiety składające się z wyżywienia oraz gadżetów dla organizacji. Harcmistrzyni Janina Binda nominowała harcmistrzynię Danutę Holz, instruktorkę Związku Harcerstwa Polskiego, emerytowaną nauczycielkę wychowania przedszkolnego, zuchmistrzynię, prowadzącą najaktywniejszą gromadę zuchową, 10. gromadę zuchową Wilusiowe Ludki w Czerwionce Leszczynach. Bierze udział w akcjach, m.in. zbierania nakrętek dla hospicjum, akcji Góra Grosza czy Szlachetnej Paczce. Klub sportowy Dekor Bełk nominował Adriana Skrzypka. Jest osobą miłą, pomocną oraz bardzo zorganizowaną. Zawsze dąży do wymierzonych sobie celów. Pan Adrian od wielu lat pomaga przy oprawie boiska sportowego przy ulicy Głównej 28 w Bełku. Na co dzień pracuje zawodowo, mimo to popołudniami zawsze służy pomocą oraz dobrymi chęciami. W dni meczowe pełni funkcję służby informacyjnej oraz dba o bezpieczeństwo na obiekcie sportowym. Wykazuje duże zaangażowanie w życie klubu sportowego Dekor Bełk. Poświęca swój czas oraz co najważniejsze, robi to bezinteresownie oraz charytatywnie jako wolontariusz. Pani Bożena Borowiec-Chrostek nominowała Alinę Lazę-Kierszyn. Pani Alina jest jednym z koordynatorów Szkolnego Koła Wolontariatu. Jest osobą, która nie może przejść obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy. Stale współpracuje z kilkoma fundacjami, m.in. Zdążysz z pomocą, Pomóż i Ty oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Chorych Hospicjum Jana Pawła II. Organizowała charytatywne dyskoteki na rzecz akcji Adopcja Serca. W jakie angażuje się Pani Alina jest bardzo wiele, a dzięki swej kreatywności oraz pomysłowości wszystkie zadania współrealizowane w ramach projektu Wolontariat Wzmacnia przynoszą wiele satysfakcji oraz korzyści. Pozyskane podczas różnych akcji środki przekazuje potrzebującym fundacjom. Szkoła podstawowa nr 3 w Czerwionce-Leszczynach nominowała Milenę Majewską. Milena jest pomysłową i kreatywną uczennicą, która proponuje i podejmuje działania na rzecz wolontariatu w szkole podstawowej nr 3 w Leszczynach. Nie szczędzi swojego czasu, jest bardzo zaangażowana w akcje wolontaryjne i potrafi współpracować w grupie, często stając się jej liderem. Niektóre z akcji, w jakich brała czynny udział, to przygotowywanie aniołów radości dla mieszkańców Leszczyn i Bełku, co mogą Twoje ręce i serce, Dzień kolorowej skarpetki, wspieranie małych niepełnosprawnych zawodników olimpiady sportowej, placówek integracyjnych i specjalnych i wiele, wiele innych działań. Szanowni Państwo, na scenie mamy już wszystkich nominowanych wolontariuszy, ale bardzo prosimy, żeby nie schodzili ze sceny, a teraz odczytamy darczyńców, którzy zostali nominowani. Szkoła podstawowa nr 3 nominowała Andrzeja Marcola. Pan Andrzej z wielkim zaangażowaniem wspiera wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 3 w Leszczynach. Wolontariusze mogą liczyć zawsze na jego wsparcie finansowe oraz związane z jego autorytetem w zakresie pozyskiwania pomocy dla wolontariatu. Wolontariusze mogą również liczyć na jego pomoc podczas m.in. akcji takich jak
Lepsze jest dawanie niż branie. Co mogą moje ręce i serce? Oraz spełniamy marzenia chorych dzieci. Przedszkole nr 10 imienia Juliana Tuwima nominowało Zakład Cukierniczo-Piekarniczy Bułeczka Mariola i Dariusz Kurpanik. Od początku swojej działalności wszelkie imprezy, uroczystości organizowane przez przedszkole były współfinansowane przez Zakład Cukierniczo-Piekarniczy podczas festynów, przeglądów recytatorskich i tanecznych, zabaw, dni przedszkola i wiele więcej. Dla wszystkich dzieci zakład przygotowuje słodki upominek oraz pieczywo. Zaangażowanie Państwa Kurpanik w działania przedszkola jest bardzo duże, przez co są głównymi darczyńcami oraz przyjaciółmi przedszkola. Szkoła podstawowa nr 3 imienia Franciszka Arducha w Dełku nominowała księdza Konrada Opitka. Ksiądz proboszcz w sposób stały i bezinteresowny wspiera społeczność szkoły podstawowej imienia profesora Franciszka Arducha w Bełku, zarówno w działaniach statutowych i dodatkowych. Jest on autorytetem, mentorem, doradcą dla uczniów w wielu sprawach, ale także darzy szkołę wsparciem fizycznym. Ksiądz między innymi współuczestniczy w organizacji różnego typu uroczystości, promuje wśród dzieci i młodzieży pasje sportowe i turystyczne. Dodatkowo zainicjował działania dotyczące zgłaszania uczniów do otrzymywania stypendium imienia księdza Emila Szramka. Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach nominował pana Lecha Pastuszkę. Ważnym obszarem dla firmy Lech Budex jest zaangażowanie społeczne. Poprzez swoją charytatywną pracę firma wsparła realizację projektu budowy ogrodu sensorycznego przy Zespole Szkół Specjalnych. Ogród sensoryczny, w którym znajduje się strefa wzroku, słuchu, dotyku, zapachu, pozwala na niwelowanie deficytów i prowadzenie terapii w oparciu o kontakt z naturą. Życzliwość i bezinteresowna pomoc pana Lecha Pastuszki pozwoliła na realizację tego zadania. Zostały one wykonane z niezwykłym profesjonalizmem i starannością, a w ich rezultacie powstała ścieżka stanowiąca nić wiodącą nas w poszczególne strefy ogrodu. Szanowni Państwo, na scenie mamy komplet naszych wolontariuszy i darczyńców. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do wspólnego, rodzinnego zdjęcia, ale żeby to mogło się zadziać, musimy bardziej rodzinnie stanąć na tej scenie i odrobinę bliżej. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, wielkie gratulacje. I teraz moje pytanie, czy ktoś z obdarowanych, nagrodzonych listami gratulacyjnymi chciałby zabrać głos? Zapraszam. Ja chciałam bardzo podziękować pani Magdzie, pani mojej, pani Wandzie, chociaż jej nie ma, ale chciałam też jej podziękować za to, że dzięki temu wolontariuszowi, dzięki temu, że mnie zaangażowali w tę pracę, stałam się taką, wierzę w swoje sukcesy, wierzę w to, że ta pomoc moja da tym ludziom coś i bardzo dziękuję pani, też pani Alinie Plaźnie za to i bardzo, bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, myślę, że to było najpiękniejsze świadectwo i efekt tego, co daje wolontariat. Dziękuję, Szanowni Państwo. Thank you.